Suwalska Rada Kobiet, choć nabór kandydatek zakończono 2 października, jeszcze nie została powołana. Ale tego rodzaju ciało doradcze powstało już w stolicy województwa. Powołał je marszałek Łukasz Prokorym. Doświadczeniem, radą i opinią w sprawach dotykających kobiet służyć będą 2 mieszkanki Suwałk. Pierwsza z nich to Katarzyna Trojniar. Od lat z sukcesami prowadzi działalność gospodarczą i pozostaje przy tym aktywną społecznie kobietą z charakterem i pasją. Druga suwalska reprezentantka to Anna Naszkiewicz. Dzisiaj wiceprezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale też radna Sejmiku Województwa Podlaskiego. Ma za sobą również doświadczenia w zarządzie województwa, w którym sprawowała niegdyś funkcję wicemarszałka. Bardzo się cieszymy, że z Kasią Trojniar jesteśmy w tej radzie. Rada liczy 31 osób. Została powołana przez marszałka województwa jako organ przede wszystkim opiniujący, opiniodawczy. Mamy zamiar zajmować się wieloma inicjatywami kobiecymi. Chcemy dla pana marszałka również przedstawić ten inny punkt spojrzenia. Zapewniał nas na powołaniu Rady Kobiet, że jesteśmy niezbędne, że jesteśmy sprawcze, że jesteśmy twórcze, więc mamy nadzieję, że ten głos nasz będzie bardzo szeroko słyszany. Więcej na ten temat w sobotnim wydaniu Podlaskiej Kroniki Samorządowej.